cześć. Ogólnie postanowiłam, że zrobię tutorial na szablon hobohorsowy. Zrobimy na rozmiar A4, z racji na to, że tylko taką mam kartkę. Chociaż mogę te dwie kartki też połączyć, to też będzie A3. Ale dobra, robimy w formacie A4. No i pokażę Wam plus minus, jak robić takowy szablon. I niestety statyw mam tylko taki, więc niestety trzeba przeżyć z nim. Bo mówię, tamten mi się rozpadł. I jest jak jest. Dobra, zaczynamy od zrobienia kółeczka gdzieś tutaj, na samej górze. Zawsze od kółek zaczynam. Mam nadzieję, że on się jako tutaj zmieści w ogóle, bo to bardziej by szłaby taka A5 niż taki większy. Tutaj jakoś tak. O, coś tego typu. O. No i teraz robimy wzór na samego konia. Dobra, ogólnie zmieniałam nawet wygląd tego statywu, gdzie on ma, powinien stać i tak dalej. I jego niestety nie dam rady przekręcić tak, żeby on bardziej patrzył w dół. No niestety się nie da. Więc trzeba przeżyć. Ale będę Wam starać się pokazywać. Tak, teraz robimy tutaj takiego garba, że tak to powiem. Ale to jest dopiero wersja taka pierwsza. I dopiero już w kolejnej będę robić trochę inaczej. Teraz tą szyję, że tak to powiem, ten sam dół. Ale sam zarys już mamy. Tak to wygląda. Potem będziemy tutaj wszystko jeszcze zmieniać. Same wszystkie poprawki. W tym momencie szablon wygląda tak. Myślę, że jeszcze chyba trzeba poprawić tutaj. Więc chyba tak. Wygląda, widać, że już tutaj jest. Dobra. Myślę, żeby ją troszeczkę zmniejszyć tutaj. Wiadomo, każdy szablon to nie jest tak, że szablon jak powstaje, to już od razu ci się uda perfekto i wszystko pięknie. Tylko trochę to trwa, więc nie może się od razu poddawać, tylko trzeba kilka razy próbować, żeby udał się ten idealny. Jak ja stwarzam szablony, to też trochę to długo trwa. No i teraz trochę myślę, że trochę lepiej. Chociaż dalej teraz myślę, żeby tutaj powiększyć, więc robimy kolejną kopię. No i mamy kolejną kopię. Trochę jest większa od tego, jeżeli chodzi tutaj o plecy. I tak ona wygląda. Możemy też spróbować inny szablon, na przykład ujeżdżeniowy, bo nigdy w życiu nie robiłam ujeżdżeniowego. A jeżeli ktoś by chciał, te szablony będą dostępne na mojej stronie. Możecie sobie wykorzystać. A teraz robimy ujeżdżeniowca. Może w końcu raz zrobię tego ujeżdżeniowca, bo nigdy nie robiłam ujeżdżeniowego szablonu. A przydałby się. Jeżeli chodzi o szablon ujeżdżeniowy, stworzyłam to w taki sposób. Kółeczko, kółeczko i kreska. Czy to się tak uda? Nie wiem.
Tylko nawet bym mogła to kółeczko bardziej zrobić tutaj. Jezu, statyw mi tu przeszkadza. Tylko bardziej tutaj nawet bliżej. O. I kółeczko tutaj. Natomiast tutaj właśnie byłaby ta szyja. Bo wiadomo, trzeba jeszcze o szyi pamiętać. I nie wiem, czy to nawet wyjdzie. Czy one tak wyglądają? No nie, no dalej chyba robię tą samą, czekajcie. Tak, ja już jestem z przyzwyczajenia tak, że robię po prostu kołnia tego. Nie wiem, jak robić tego jeżdżenia, szczerze mówiąc. One mają taką dziwną trochę szyję, że tak to powiem. Ale zobaczymy, czy się uda. Gdzie to ma głowę? To ma głowę. Trochę tu. O, coś się udało. Ja wiem, że tu jest na bas grolona, także pół z tego to nie wiadomo, co to jest, ale jest tu koń. Tylko moim zdaniem za bardzo ma szyję w dół. Jezu, ciężko jest robić tego jeżyniowca. Ja nie wiem, jak ludzie go robią. Dobra, poprawię go, żeby wiedzieć, która to. Nie chcę jakoś pocharatać zbyt mocno tego konia, z racji na to, że ten marker ślady mi zostawia wszędzie, gdzie tylko da radę, więc dlatego aż tak bardzo nie zostawiam. A tutaj te kreski zawsze zostawiam, z racji na to, że ja czasem o nich zapominam. No i wtedy nie mam szablonu z tymi paskami. A one są ważne, żeby potem wiadomo było, że trzeba zostawić na kijek. Dobra, spróbujmy to opiąć, zobaczymy, jak będzie wyglądał ten tak zwany ujeżdżeniowiec, jeżeli to w ogóle będzie ten ujeżdżeniowcem. Dobra, no i mamy takiego konioła. Nie wiem, czy to jest ujeżdżeniowiec, czy nie. Ale moim zdaniem dobrze wyszedł. Nie żeby coś, dobrze wyszedł. Trochę oczywiście łebek ma tutaj mniejszy. Ale nie jest moim zdaniem aż tak bardzo źle. Tutaj bym mu tylko zrobić to. I nie jest moim zdaniem aż tak źle. No faktycznie można by było głowę powiększyć albo zmniejszyć mu brzuszek, ja za brzuszkiem nazywam. O, jest całkiem. Więc jest kolejny szablon, a ja bym jeszcze stworzyła miniaturkę w rozmiarze A6. Dobra, mamy kolejny szablon. Tak on wygląda. O. I te szablony będą dostępne na mojej stronie na Facebooku, jeżeli jest ktoś zainteresowany. Chociaż mówię, szablony nie powstają tak od razu. One nie są jakieś idealne, bo szablony trzeba trochę pomyśleć, trzeba sporo zaprojektować i tak dalej, i tak dalej. One nie powstają sobie tak od razu w 10 minut jak ten filmik. Więc po prostu trzeba dużo, sporo kombinować, żeby taki szablon stworzyć. To nie jest tak hopsiu. Moje szablony, które mam używane do koni, no, trwało ich zaprojektowanie kilka dni, kilkanaście godzin, a nie tak od razu. No to okej, ja je udostępniam, jeżeli komuś się spodoba, może sobie wziąć, skopiować, wydrukować i tak dalej, ale trzeba pamiętać, że jak tworzy się własne szablony, to nie są one tak szybko wszystko. Tutaj na pewno będziecie mieć wersję jeszcze przyspieszoną i tak dalej, ale to nie jest tak łatwo stworzyć. Po prostu trzeba dużo porównań do poprzedniej wersji i tak dalej, więc no, trzeba sporo pomyśleć. Jeżeli Wam się ten film spodobał i chcielibyście więcej, bo mam jeszcze kilka pomysłów odnośnie tutoriali, to zostawcie oczywiście lajka i komentarz, że na przykład chcecie kolejny tutorial, to się pojawi.
No i oczywiście zostawcie suba, bo dobijam do 3000. No to cześć.